No, żeby nie było, że bieda jest, u nas też spod śnieg. Elegancko. No ale mamy minus jeden, nie? Także kurde, to się długo nie utrzymie. No ale mimo wszystko. Śnieg jest? Jest. Sztuka się liczy, tak jak we wojsku. Jeszcze może być, bo jutro tak delikatnie może jeszcze być poniżej zera, ale pojutrze zaś ma być ocieplenie i już nie będzie śniegu. Dzisiaj jest sobota, nie? Niedziela może jeszcze będzie trochę śniegu, a po tym od poniedziałku już zaś może się stracić. Fajnie, bo to takie widoki przynajmniej konkretne są. Ja lubię też jak jest śnieg. Bo jakby to powiedzieć, to należy do życia, nie? Jak jest kurde lato, jest wiosna, to zima musi być śnieg. A tu rzadko kiedy padł śnieg. Tu ostatnio kurde śnieg to chyba był, nie wiem, z 10 lat temu. Także wiecie, kurde. Oszałamiające ilości, ale zawsze, zawsze coś. W porównaniu z Polską, na przykład z Zabrzem, bo to jest mniej więcej na jednej linii z Zabrzem. Leverkusen leży mniej więcej na jednej linii z Zabrzem. To jest, jakby to powiedzieć, zawsze mniej więcej o 10 stopni, kurde, cieplej. Na jedno to jest bagno, bo śniegu, kurde, śnieg się nie utrzymuje, ale na drugie to jest dobre, bo nie trzeba tyle ogrzewania. Jednak 10 stopni, kurde, zagrzać po tym w domach, to kosztuje energii. Ja muszę teraz odpocząć. Ja już dawno chciałem odpocząć, kurde. Już nie ma nigdy czasu na odpoczynek. No i tu przez ta szczelina złapałem poziom od konika i mamy i na odpowiednim poziomie i pod kątem prostym. Ja wiem, to 5,5. Teraz przypniemy do popierdółki. Czyli tak, jeden, drugi, trzeci i czwarty.
No i pięknie. Numer jeden mamy gotowy. I elegancko. I w ten sposób mamy wszystkie otwory wycackane. No i luks, i teraz dopiero możemy to wypiąć. A trzeba nieść szalik. Co wynieś? Aha. Ja da wirklich viel sein, Hammer. Mhm.
to dociskam i teraz to dopiero dokręcę. Powinno ja lecieć. Ja ausgehen, dass der sowieso fest war. Der hat den ja schon 15 Jahre nicht geschweißt. Mhm. Und mit Wasser drinnen. Ja. Da wird das sowieso zugerannt sein. To już zostawimy. Jedna strona natrasowana. Leverkusen Streifen in der Fußgängerzone Einsätze zu Ruhestörung Kontrollen Gaststätten. Eigentlich hätten das Schwerpunkte kommunalen Ordnungsdienstes in Leverkusen sein. Wo liest du da denn gerade? Da auf dem Monitor? Monitor. Ja, Monitor. Numer 2. Są właśnie w tym samym położeniu, gdzie te otwory są. Gdzie otwory. Und wenn wir irgendwann die Projekte haben, dann machen wir dieses Jahr das Tor, ne? Ja. Aber gleich nach der Brücke. Wir müssen erstmal die Brücke machen. Ja, die Brücke, die Brücke muss kommen. Das schweißt ja schon. Das ist jetzt nur noch, hängt nur noch. No właśnie wiadomo, że ten, jak oni nie ogarną tego mostu. Jak nie ogarną tego mostu, to my się za ten most weźmiemy, bo zrobimy ten most. Kurde, jaki to problem taki most zrobić? Jak oni się nie umią w dupie rady dać. No. To kurde, jest problem taki sześć most, kurde, wykonać. Tyle inżynierów, specjalistów, kurde, a mostu, kurde, jak nie było, tak nie ma. Chyba pójdziemy innym sposobem, zaczniemy go wiercić. Wir bohren den einfach. Wir bohren da einen Tunnel rein und fertig. Ja, die Österreicher, kurde, geholt und dann hätten die schon fertig gehabt. Aber nö. Hör mal, Jarek, warum machst du denn so schwer? Dobra. Die Muffe kostet nicht viel Geld. Teraz ja, Buda. Zobaczę, jak to kurde dalej ja, wygląda. Ja heute. Thank you.
No i tak by to teoretycznie szło wyfrezować do samego końca. Ale szlifierką kątową pójdzie szybciej. I tak to też zrobimy. No i tak to wygląda. Teraz co drugi trzeba, kurde, odciąć. Będzie ładnie. Tylko szafy trzeba zamykać. Muszę, kurde, napierdzielić do szafy. Zrobimy to w drugą stronę jeszcze. Zrobimy to tak. No, trzeba przyznać, że już troszkę podobnie wygląda, nie? Do oryginału. Co? Jeszcze tylko dopieścić i będzie luks.